Hala sportowa w Słomnikach to obiekt innowacyjny. Powstał pod koniec 2009 roku i wtedy stał się pierwszą halą pasywną w Polsce. Władze gminy starały się stworzyć i dalej starają się tworzyć w Słomnikach Centrum Budownictwa Pasywnego. Budownictwo pasywne jest samo w sobie innowacyjne. Pojawia się tutaj przynajmniej kilka takich technologii, które do tej pory na tą skalę nie były wykorzystywane. Pojawia się tutaj system rekuperacji, czyli odzysku ciepła z powietrza, które zostaje przetłaczane przez system wentylacji. Pojawia się tutaj bardzo nowoczesna stolarka, do tej pory również nie stosowana w tego typu obiektach, co sprawia, że obiekt jest swoistym termosem. Obiekt hali sportowej przygotowany jest do uprawiania wszelkich dyscyplin sportu, jakie można sobie wyobrazić w tej chwili na halach sportowych, może poza sportami typowo zimowymi. Natomiast Słomniki cieszące się od lat popularnością piłki nożnej, popularnością siatkówki, jak i powoli wracającej koszykówki, wreszcie mają takie swoje miejsce, w którym mogą realizować swoje pasje.